Cześć, z tej strony Beata. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd jesiennych nowości ze sklepu Reserve. Co prawda nie mam dużo rzeczy, ale być może znajdziecie tu coś dla siebie. A jeśli nie, to mam nadzieję, że chociaż miło spędzicie ze mną czas. Więc dziewczyny, jeśli lubicie ten sklep i jesteście ciekawe, co tym razem zamówiłam, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Dziewczyny, zacznę od spódnicy, której byłam bardzo ciekawa. Gdy ją zobaczyłam na stronie, to od razu postanowiłam ją zamówić i zobaczyć, jak będzie wyglądała ona na mojej sylwetce. Co prawda obawiałam się, że będzie dodawała tu objętości, ale myślę, że wcale nie jest tak źle. Zobaczcie, tak wygląda spódnica na mojej sylwetce. Wykonana jest z dwóch warstw materiału. Mamy tu podszewkę, a wierzchni materiał to taka karbowana siateczka, która wygląda bardzo ciekawie. Zresztą same zobaczcie z bliska. Spódnica jest na gumce o długości maxi. Tak wygląda jej długość przy moim wzroście, a przypominam, że mam 164 cm wzrostu. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam ją w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień i rozmiarowo jest dobra. Tak jak już wspominałam, spódnica jest na gumce. W tym przypadku gumka jest taka luźniejsza i to dobrze, bo gdyby była bardzo obcisła, to automatycznie podkreślony byśmy miały tu brzuszek, a chyba takiego efektu nie chcemy. Także dziewczyny, kupując spódnicę na gumce, zwracajcie uwagę na to, żeby ta gumka była raczej luźniejsza. Jeszcze raz zobaczcie, jak wygląda spódnica z każdej strony. Wykonana jest z poliestru. Dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej i kosztuje 119,99. Do spódnicy założyłam sweter w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o kolorystykę, to możecie jeszcze go kupić w kolorze kremowym, bordowym i w pastelowym różu. Zobaczcie, tak wygląda on z bliska. Dziewczyny, ten materiał jest bardzo miły w dotyku. W jego składzie mamy 52% wiskozy, a reszta to poliester i poliamid. Jak widzicie, mamy tu ładny dekol w literę V i takie szersze rękawy o długości 3/4. Tak wygląda sweter w rozmiarze L. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za niego 80 zł bez grosza. Teraz do tego samego swetra założyłam moim zdaniem bardzo fajną spódnicę. Jak widzicie, spódnica jest rozkloszowana. Jeśli chodzi o talię, to mamy tu taki szerszy pasek, który właśnie talię ładnie nam tu podkreśla. Ten model spódnicy posiada również kieszenie, zapinana jest z tyłu na zsuwak. Jeśli chodzi, dziewczyny, o długość, to jak widzicie, mamy tu długość midi. Ja osobiście chyba bardziej właśnie wolę spódnicę o tej długości niż o długości maxi. Po prostu w takich spódnicach lepiej się czuję. Chcę Wam, dziewczyny, zaznaczyć, że ten materiał jest taki porządny, mięsisty. W składzie tej spódnicy mamy 70% wiskozy, 25% poliestru i 5% elastanu. Zobaczcie, tak wygląda ten materiał z bliska. Jeśli chodzi o kolorystykę, to na stronie podana jest informacja, że jest to kolor kremowy. No ja raczej powiedziałabym, że jest to kolor beżowy, ale jeśli ten kolor Wam nie odpowiada, to spódnicę możecie kupić jeszcze w kolorze czarnym. Na mnie widzicie rozmiar L i tak wygląda ona z każdej strony. I kosztuje 119,99. Kolejne moje propozycje, jak widzicie, obie w kolorze szarym. Zacznę od spódnicy. Jest to spódnica dzianinowa o długości midi. Jest ona na gumce. W tej partii jest dopasowana bardziej do sylwetki, a dół jest delikatnie rozkloszowany. Nie posiada żadnych kieszeni. Tak wygląda spódnica na mojej sylwetce. Ten materiał, dziewczyny, jest bardzo miły w dotyku. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu pół na pół, 50% bawełny i 50% poliestru. Tak wygląda ten materiał z bliska. Jeśli chodzi o kolor, to oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie ją kupić jeszcze w kolorze beżowym i kosztuje 109,99. Jeśli chodzi o górę, to mam na sobie sweter z golfem. Dziewczyny, ten golf jest taki wysoki, ale ja sobie w tej chwili podwinęłam go na dwa razy. Jeśli chodzi o rękaw, to mamy tu rękaw z wywinięciem. Sweter mam w rozmiarze L. Zobaczcie, tak wygląda on w całości.
Możecie go kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. W jego składzie mamy 58% poliestru, 36% akrylu i 6% wełny i zapłacicie za niego 120 zł bez grosza. Kobietki, teraz propozycja spódnicy w bardzo modnym w tym sezonie kolorze, czyli w kolorze bordowym. Jak widzicie, jest ona taka prosta, o długości maxi. Tak wygląda jej długość przy moim wzroście. Zapinana jest z przodu na suwak i haftkę. Pasek, który tu widzicie, jest w zestawie ze spódnicą. Od razu Wam pokażę z bliska. Nie posiada ona żadnych kieszeni, natomiast z lewej strony mamy dość głębokie rozcięcie, które jak najbardziej mi tu odpowiada. W jej składzie mamy 30% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Jeśli chodzi, dziewczyny, o rozmiar, to na stronie podana jest informacja, że rozmiarówka jest zawyżona. W moim przypadku raczej się to nie sprawdziło, ponieważ spódnicę mam w rozmiarze L. I taki też rozmiar noszę na co dzień i uważam, że jest na mnie dobra. Zobaczcie, tak wygląda spódnica na mojej sylwetce właśnie w rozmiarze L. Tę spódnicę możecie kupić jeszcze w kolorze ciemnoszarym. Generalnie bardzo mi się ona podoba i zastanawiam się, czy sobie jej nie zostawić. Jeśli natomiast, dziewczyny, chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 139,99. Ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku to zestaw, w którego skład wchodzi sweter i spódnica. Oczywiście obie te rzeczy możecie kupić osobno. Od razu pokażę Wam ten kolor z bliska. Ten zestaw możecie kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Jeśli chodzi o spódnicę, to jest ona na gumce. W tej partii jest bardziej dopasowana do sylwetki, a dół jest rozkloszowany. A jeśli chodzi o sweter, to jak widzicie, jest on mocno dopasowany do sylwetki. Generalnie ten zestaw jest bardzo fajny, ale dziewczyny, nie da się ukryć, że podkreśla wszystkie niedoskonałości sylwetki. W moim przypadku podkreśla odstający brzuszek. Szkoda właśnie, że ten sweter nie jest taki luźniejszy, nieco dłuższy. Wtedy moim zdaniem wyglądałoby to lepiej. Zarówno górę, jak i dół mam w rozmiarze L i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień. W składzie tego zestawu mamy 50% poliestru, 40% wiskozy, 5% kaszmiru i 5% wełny. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to za spódnicę zapłacicie 140 zł bez grosza, a za sweter 120 zł bez grosza. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie, dziewczyny, czy znalazłyście tu coś dla siebie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo, że byłyście ze mną i do zobaczenia wkrótce. Pa!